Witam Was. W naszym kolejnym spotkaniu z Ewangelią Świętego Łukasza, do którego Was zapraszam, przeniesiemy się do Nazaretu. Oto anioł Gabriel wypełnia swoją kolejną misję powierzoną mu przez Boga. Tym razem przychodzi do Maryi, by oznajmić jej, że znalazła łaskę u Boga i porodzi syna, któremu nada imię Jezus. Oznajmia, że jej syn będzie królem. Maryja pyta, jak się to stanie. Anioł jej wyjaśnia. Przekazuje też wieść o Elżbiecie i oznajmia, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Maryja poddaje się woli Bożej. Tyle w skrócie o rozważanym dziś fragmencie, a teraz kilka refleksji. Widzimy, że Gabriel przychodzi do Maryi, najprawdopodobniej młodej, kilkunastoletniej kobiety i objawia jej Boży plan, w którym jest dla niej miejsce. Wcześniej, jak pamiętamy, był u starszych już Zachariasza i Elżbiety. Im także ukazał Boży plan i ich miejsce w nim. A teraz, drogi słuchaczu, chcę zadać Ci pytanie. Ile masz lat? I może jest tak, że patrząc na swój wiek, myślisz, że jeszcze za mało, albo że już za dużo, żeby Bóg coś uczynił dla ciebie albo przez ciebie. Może myślisz, że jeszcze nie czas, albo że już za późno. Słowo Boże zapewnia, że nie musimy patrzeć na wiek. Bóg nie patrzy na PESEL, tylko na serce i na to, czy jest w nim wiara, dzięki której otworzymy się na Jego działanie. Wiara, przez którą człowiek potrafi Mu zaufać. Ty też, biorąc przykład z Maryi, nie patrz na siebie, ani na wiek, ani na to, przez co dane Ci było przejść. Nie patrz ani na swoje osiągnięcia, ani na rozczarowania. Patrz na Boga. Otwieraj się na Jego Słowo i wierz w Nie. I mów Bogu w pełnym zaufaniu. Niech mi się stanie według słowa Twego. A wtedy zobaczysz, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. W spotkaniu Maryi z Gabrielem także towarzyszy lęk. W jednym z tłumaczeń czytamy, że Maryja przelękła się tych słów, które wypowiedział do niej anioł. Czym więc różni się jej postawa od postawy Zachariasza? Tak sobie myślę, że Zachariasz usłyszał przesłanie anioła, przestraszył się i chciał uciec przed tym, co usłyszał. Na początku nie okazał zaufania Bogu. Natomiast Maryja usłyszała przesłanie, przestraszyła się, ale ona zaczęła to przesłanie rozważać, zastanawiać się nad tym, co usłyszała i zaczęła wchodzić w to, do czego Bóg ją zapraszał. Przez to rozważanie usłyszanego słowa Maryja pozwoliła, by ono zaczęło w niej pracować, by zaczęło w niej żyć. I właśnie dzięki temu i ona zaczęła tym słowem żyć. W tym słowie odnalazła pokój, a także i odwagę. Żyjmy więc słowem, które daje nam Bóg, a to słowo będzie żyło w nas. I wtedy i my będziemy dzięki niemu mieli życie w sobie. Z tego fragmentu, który dziś rozważamy, możemy się też nauczyć i innej rzeczy. Widzimy, że między Maryją a aniołem jest dialog. I to jest właśnie modlitwa. I o to na modlitwie chodzi, żeby był dialog, bo w końcu ma ona być rozmową z Bogiem. Niestety najczęściej to, co my nazywamy modlitwą, nie jest dialogiem z Bogiem. To monologi, które prowadzimy. Nie dajemy Bogu szans, czasu, możliwości na udzielenie odpowiedzi na nasze skierowane do Niego słowa, a potem narzekamy, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. Ale to nie Jego wina. A jak uczy tego postawa Maryi, tylko modlitwa, która jest dialogiem z Bogiem, daje pragnienie i siłę do pełnienia woli Bożej, do wypełniania się Bożych dzieł w naszym życiu. Bez takiej modlitwy możemy pełnić tylko własną wolę, którą chcemy zadowolić Boga, ale wtedy zawsze, wcześniej czy później się rozczarujemy.
A więc trzeba Boga pytać, słuchać, szukać odpowiedzi, rozważać Jego Słowo i za tym Słowem iść. Jeszcze jedna rzecz, której możemy się nauczyć od Maryi z rozważanego dziś fragmentu, a która łączy się jakoś z prawdą o modlitwie. W scenie zwiastowania widzimy, jak Maryja pyta anioła, jakże się to stanie. A więc nie zaczyna kalkulować, układać sobie planów, zastanawiać się, co ona musi zrobić, aby zrealizował się Boży plan. Bo Bóg coś powiedział, a reszta należy do niej. Ona mówi, jeśli to ma być Boży plan, to niech mi Bóg mówi, niech Bóg mnie prowadzi, niech mi się stanie według Jego słowa. Maryja nie szuka własnego rozwiązania, ale jest gotowa poddać się Bożemu sposobowi działania. To są te słowa, którymi modlimy się codziennie. Bądź wola Twoja. Nie moja dla Boga, ale Boża wola dla mnie, we mnie, przeze mnie. I to jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Tak więc z dzisiejszego naszego spotkania powinno nam zostać takie główne, jego najważniejsze przesłanie. Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Zaufaj Jego Słowu. A teraz jeszcze jak zwykle pytania do refleksji. Jak wygląda Twoja modlitwa? Czy jest ona dialogiem z Bogiem? Czym się tłumaczysz, aby bronić się przed wejściem w Boży plan dla Ciebie? Na ile Bóg, Jego Słowo ma wpływ na Twoje plany, na Twoje decyzje?